Witaj Macieju. Cóż, zacznę może od fragmentu, który bardzo mnie zaciekawił. Otworzę sobie tylko stronę. Czego potrzebujesz? Spokoju? To proste. Przestań angażować się w sprawy, które odbierają ci spokój. To trudne? Musisz. Jeśli musisz, sprawdź, aby nie było, aby nie... Czy aby nie jest to przymus wewnętrzny, osobista presja. Z jakiego powodu poddajesz się naciskowi? Sprawdź też, czy aby nie jest to presja zewnętrzna. Po co ci ona? No właśnie, myślę sobie o tym, że teraz jest czas świąt i presja wokół jest wyczuwalna, jak się wejdzie do sklepu, każdy gania. I to myślę, że dobry początek do naszej dyskusji w związku z okolicznościami przyrody. Tak, słuchałem dzisiaj rano jednej z rozgłośni radiowych i tam było o tym temat dnia, o co się kłócimy przy świątecznym stole. No więc presja jest bardzo silna, dlatego że wywindowane są oczekiwania. Oczekujemy, że wszystko będzie najbardziej białe, najbardziej świąteczne, najbardziej cudowne. Mają nas otoczyć kolędy, prezenty, bogaty stół. I ta presja jest bardzo sprasowana, bo zamknięta w kilkadziesiąt godzin. To jest tak naprawdę Wigilia, pierwszy dzień świąt, drugi i właściwie przychodzi moment refleksji poświątecznej. Mnóstwo jedzenia, które nie zostało skonsumowane, mnóstwo prezentów, niekiedy nietrafione. Więc przychodzi taki moment odpoczynku po bardzo skomasowanym, intensywnym doświadczeniu. I dla wielu osób to jest trudny moment. Ja przecież przez wiele dziesiąt lat pracuję jako psychoterapeuta, coach, trener. Spotykam się z ludźmi, którzy przeżywają te święta bardzo, bo trzeba spełnić oczekiwania, bo trzeba zaprosić często nielubianych członków rodziny, bo a co z samotnością, a czy pojechać w tym roku do teściów, czy do rodziców, a do kogo, a kogo zaprosić, kogo nie zaprosić. Natomiast koncept Tao zaprasza nas do tego, żebyśmy się wyluzowali, mówiąc potocznie. Czyli zaprasza nas do tego, żebyśmy zminimalizowali swoje pragnienia i oczekiwania i bardziej się zastanowili nad tym, o czym są te święta, dlaczego one są właśnie takie, co one mają mi przynieść, mnie, mojej rodzinie, niż sprostać oczekiwaniom, którym i tak sprostać nie będziemy potrafili, ponieważ jak to mówi stare powiedzenie, jeszcze się nikt nie narodził, kto by wszystkim dogodził. Często tej rodzinie najbliższym jest dogodzić najtrudniej. Więc być może jest jeszcze parę dni przed świętami, ważne pytanie, a jak ty byś chciał spędzić święta? Jak ty byś chciała spędzić święta? Co dla ciebie byłoby takim symbolem dobrego czasu świętowania? Czyli to byłoby też receptą na to, w jaki sposób nie poddawać się temu przymusowi zewnętrznemu. Być w zgodzie ze sobą i w zgodzie z innymi, pamiętając o tym, że... Bo często poddajemy się różnym rytuałom świątecznym. No, musi być choinka, musi być karp, muszą być lampki, musi być sianko. I oczywiście te rytuały, ta tradycja jest bardzo ważna. Potrzebujemy do niej sięgać, bo tam są nasze korzenie. Ale też istotne pytanie, którego często sobie nie zadajemy, to jest pytanie, a co dla mnie jest ważne? Jaki sposób świętowania byłby dla mnie najbardziej odpowiedni? To oznacza mądre postawienie na siebie, niekiedy, czasami pod prąd oczekiwaniom społecznym czy rytuałem rodzinnym. W związku z tym trzeba czasami zdobyć się na wielką energię i odwagę, żeby móc postawić na siebie. Ale ja często mówię małżonkom starym, młodym, bardziej lub mniej doświadczonym, dopóki nie wykreujesz swojej własnej wigilii, swojego własnego sposobu spędzania świąt, tylko ciągle powtarzasz mniej lub bardziej wypróbowane mechanizmy, rytuały, nawyki swoich rodziców i ciągle jesteś uwikłany, czy pojechać do mamy, czy pojechać do teściowej, a może u teściowej krócej, a może u mamy dłużej, to ciągle nie odpowiadasz sobie na pytanie, co by było dla ciebie tym twoim sposobem spędzania świąt. Więc czasami trzeba się zdobyć na wysiłek zupełnie nowy i interesujący, a mianowicie zrobić święta po swojemu u siebie, według własnego modelu. To czasami bywa trudne, bo ktoś kręci nosem i mama jest niezadowolona, że nie upiekła wszystkich ciast i pierogów, ale wtedy wybija się na pewno niepodległość i stawiasz akcent na to, co jest dla mnie ważne. Więc zaproszenie, które jest też zaproszeniem taoistycznym, co jest dla mnie ważne.